Dobrze, proszę Państwa. Czas na kolejny odcinek. Popatrzmy, jak to wygląda. <laughs> Przepraszam, w przypadku generowania czy zadawania obciążenia do danej konstrukcji. To, co ja zrobiłem, to jest, przeprowadziłem obliczenia, dlatego widać tutaj deformację. W poprzednim odcinku to już zrobiłem. Teraz jedna taka uwaga. Bardzo dobrze jest, gdy już zamodelowaliśmy konstrukcję, puścić obliczenia, dlatego że wtedy, jeżeli one się pojawią, nie będzie żadnych błędów, to znaczy, że nasz model, przynajmniej co do geometrii, jest na chwilę obecną poprawny. I tutaj znowu taka uwaga: jeżeli stworzymy model, który będzie zbyt wiotki, to znaczy, przekroje będą zbyt małe, a zadamy zbyt dużą siłę, to taka, taki model może powodować niestabilność w obliczeniach i nie uzyskamy wyników. Najczęś, jednym z najczęstszych komunikatów jest, że macierz <laughs> sztywności jest osobliwa. Co wtedy należy zrobić, jeżeli wcześniej sama konstrukcja bez obciążenia się liczyła poprawnie i dawała jakiś wynik? Trzeba zwiększyć sztywność elementów, czyli wyedytować elementy. Zawsze możemy to najwygodniej zrobić, przechodząc tutaj do drzewka w tym miejscu, i wtedy, jeżeli mamy tutaj nasze pręty, można sobie to rozwijać, bądź też nasze przekroje i tutaj można wtedy poprzez edytowanie, czyli prawy klawisz edytuj, zmienić przekrój, <laughs> przepraszam, jaki byśmy tam zadali. No ale dobrze, nasz model się jak na chwilę obecną poprawnie liczy, popatrzmy zatem na obciążenia. I teraz mamy tutaj wygenerowany ciężar własny. Jeżeli byśmy chcieli, czasami tak jest, nie zawsze, różnie to bywa, my o tym decydujemy, żeby nasze obciążenie było podzielone w, w, do i. Umieszczone w osobnych przypadkach obciążenia, należy wybrać ikonkę, która znajduje się w tym miejscu. <laughs> po chwili pojawi się okno kontekstowe i to okno, proszę Państwa, pozwala nam na utworzenie kolejnych przypadków obciążenia. Tutaj możemy utworzyć albo nowy przypadek obciążenia, albo skopiować istniejący. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest takie pole do zaznaczenia, do obliczenia, czyli możemy też dany przypadek obciążenia wyłączyć z obliczeń i wtedy, gdy klikniemy. Oblicz wszystko, czyli tutaj u góry, ten przypadek nie będzie policzony. Mamy jeszcze aktywny ciężar własny. Program samoczynnie go aktywuje, ale tylko w pierwszym przypadku obciążenia. Przy pozostałych już tego nie nadaje. I teraz możemy w naszym przypadku, ponieważ obciążenie będzie tylko jedno, możemy je teoretycznie dodać w tym samym przypadku obciążenia, czyli PO1, ale ja bym chciał mieć możliwość prowadzenia w komfortowy sposób mnożnika obciążenia, czyli współczynnika bezpieczeństwa, zatem utworzę nowy przypadek, klikając w tą ikonkę i tu był ciężar własny, a tutaj wpiszę obciążenie. Ja mam taki zwyczaj, że nie, nie używam polskich liter. Bierze się to z programu, że polskie litery w niektórych nazwach własnych powodują problemy, ale w RFM nie ma tego problemu, więc tutaj można um, obciążenie użytkowe. Można używać polskich liter. Ja zazwyczaj tego nie czynię na wszelki wypadek, um, ale nie spotkałem się, żeby to generowało jakieś problemy. Dobrze. I teraz możemy przejść do zakładki kombinacji obciążeń, i w kombinacjach obciążeń oczywiście jeszcze nie ma żadnej, tak jak poprzednio, więc musimy utworzyć nową kombinację obciążeń. Klikamy, nowa, utwórz nową kombinację obciążeń, pojawia się nowa kombinacja obciążeń. Ona automatycznie ma zaznaczone do obliczenia. I tutaj główne, w, tu jest taka ciekawostka, w RFM-ie te dwie zakładki były tak jakby zamienione. Więc tam najpierw było to przypisanie, a później te, to, co jest główne, było zakładką dotyczących obliczeń. Myślę, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia. Ja trochę jeszcze bardziej jestem przyzwyczajony do starego, ale myślę, że to dla tych, którzy zaczynają przygodę z rfm nie ma żadnego znaczenia. Dobrze, no to zatem wybierzmy, co byśmy chcieli mieć w tej pierwszej kombinacji obciążeń. Ja chcę mieć wszystko, więc tą podwójną strzałkę wybieram i program tutaj nie dodał żadnego mnożnika obciążenia. RFM5 znowu też miał tendencję, żeby wpisywać e, obciążenia, które mają charakter właśnie taki <laughs> stały, trwały, e, czyli niezmienny. E, dawał mnożnik 1,35 dla zmiennego 1,5. E, ja na chwilę obecną w tej kombinacji nie chcę dawać żadnych mnożników. Dlaczego? Dlatego, że Chciałbym, aby to była po prostu suma, czyli dodanie tych dwóch przypadków obciążenia do siebie, bez żadnego mnożnika, ale utworzę sobie kopię w tym wypadku, naszego przypadku. Wszystko jest tak samo, ale ja zmienię obciążenie użytkowe na 1,5. I teraz mam ciężar własny, Tutaj teoretycznie też powinienem zmniejszyć do 1,35, ale akurat dla naszego potrzeby, naszego modelu, z którym mamy tutaj do czynienia, ten ciężar własny on będzie jaki jest. Znaczy, on będzie taki jaki nam wyjdzie z modelowania, czy państwo wyjdzie z modelowania tej konstrukcji, więc jego nie mnożymy, a chcemy zobaczyć, co się stanie, jeżeli to obciążenie zostanie zwiększone. I teraz, jeżeli w nazwie nic nie wpiszemy tutaj w tytule, to po, pojawia się, co w tej na, to w nazwie pojawi się co faktycznie tutaj siedzi, co jest bardzo przydatne. Więc widzimy, że PO1, e, czyli przypadek obciążeń, e, przepraszam, KO2. E, cofnij. KO1 tutaj jest to przypadek obciążenia 1 plus przypadek obciążenia 2. W przypadku KO2, czyli kombinacji obciążeń 2 jest to przypadek obciążenia 1 plus 1,5 razy przypadek obciążenia 2. Więc teraz już to. Już to wiemy i możemy w ten sposób sobie to prze, prze, przebadać czy przeliczyć. Na chwilę obecną zostawiam tutaj analizę statyczną i po, proszę zwrócić uwagę. Tu automatycznie ustawienie analizy statycznej pojawiły się AS2, drugie, czyli analiza drugiego rzędu, czy też nazywana po angielsku często P-delta albo P-delta, według metody Picarda. Tak, to tutaj moglibyśmy to oczywiście rozwinąć, pozmieniać, ale to jest standardowe ustawienie i oczywiście moglibyśmy klikając tę ikonkę edytować ustawienia tego. My tego nie chcemy robić, ale jeżeli przełączę się na przypadki obciążenia, proszę zobaczyć co tutaj jest. I to jest standardowe ustawienie też w RFMI5 i ono jest bardzo sensowne. Ustawienia analizy statycznej jest to analiza statyczna, geometrycznie liniowa, czyli taka, która nie uwzględnia deformacji układu na powstałe w nim siły. Czyli układ jest obliczany i na podstawie wyznaczonych w ten sposób wartości sił program kończy obliczenia. W analizie pydelczej, czy drugiego rzędu to już jest brane pod uwagę deformacja układu i wpływ deformacji układu na siły, co oczywiście najbardziej wpływa nam w przypadku, gdy mamy jakieś obciążenia osiowe w postaci słupów, które później mogą się wygiąć i generują, dochodzą do tego dodatkowe momenty jako siła osiowa na mimośrodzie. Dobrze, czyli to już ustawiłem. Nie klikam oblicz wszystko, no bo jeszcze nie zadałem w przypadku obciążenia dwa żadnej siły, więc robię po prostu OK. No dobrze, to teraz muszę przełączyć się on, już automatycznie mnie przyłączył do tego drugiego przypadku. Tu mogę albo rozwijając okno, przełączać się pomiędzy przypadkami oraz kombinacjami, albo klikając w jedną <laughs> lub drugą strzałkę, przechodzę kolejno przez kolejne przypadki. No dobrze, ja bym chciał w tym przypadku umieścić siłę, która będzie w tym węźle. Tutaj u góry, ja kliknąłem raz obok, żeby się upewnić, że węzeł nie jest zaznaczony, bo ten jest na czerwono, ale przypomniałem sobie, że na żółto się wyświetlają węzły zaznaczone, więc <laughs> za chwilę ten węzeł wybiorę i będę chciał tutaj umieścić siłę pionową, skupioną, wskazującą w dół, czyli zgodnie z osią Z. Jak to uczynić? Tutaj mamy pierwsza ta część ikon, to były do tworzenia. Kolejna, kolejne ikonki to było tworzenie podpór, czyli tutaj elementów prętowych, tu tworzymy podpory. Tu byśmy mogli tworzyć powierzchnie, bądź otwory w tych powierzchniach. A tutaj mamy siły na różny sposób przykładania, tak w, w skrócie i w uproszczeniu. Zatem ja wybieram pierwsze. Pierwsze to jest nowe obciążenie węzłowe. Oczywiście. Mógłbym tutaj wstawić też obciążenie prętowe na końcu tego pręta skierowane w dół, ale ponieważ ten pręt jest nachylony, to wygodniej mi będzie wybrać obciążenie węzłowe, zatem wybieram nowe obciążenie węzłowe. Tu ono się pojawia. Typ obciążenia siła, następnie układ globalny, tak, kierunek obciążenia z i wartość tej siły, powiedzmy no 1 kN to by było 100 kg, na tego typu konstrukcję mogłoby być to trochę dużo no i muszę zadać je z obciążeniem teraz trzeba sobie popatrzeć na naszą oś, z jest na nasze osie układu współrzędnych z jest skierowany w dół, więc będzie to wartość dodatnia, bo inaczej by była gdyby była ujemna to by ciągnęła naszą konstrukcję do góry, no zatem wpiszę tutaj 0 czy też przecinek powiedzmy Niech to będzie 10 kg, czyli 1 yy, i potwierdzam OK. Następnie muszę wskazać węzeł, w którym chciałbym. Mógłbym albo ten węzeł wpisać tutaj z klawiatury, ale wygodniej mi jest najechać na dany węzeł. Kursor się wtedy zmieni znowu w ten celownik, yy, czyli ten kurs, ten element, ten węzeł został wybrany. Klikam raz i potwierdzam OK. No i ta siła się tutaj pojawiła. Zatem, co robić? Zapisujemy, zawsze warto zapisać, i uruchamiamy wszystkie obliczenia po tym, jak powiem, zapisuję. Tutaj Państwo widzicie, na dole jest postęp zapisywania projektu. Więc musimy chwilkę poczekać. Nie wiem, czemu szyżba tak długo mu to zajmuje. Model jest bardzo mały. że już policzył do końca i tego nie wyświetla, zobaczmy, czy jak tu kliknę, nie, no ja się kliknąć nie mogę. Program chwilowo myśli, no to dajmy mu chwilkę. O, już dokończył i uruchomił obliczenia, tu widzimy też co jest liczone po lewej stronie. I następnie wyświetlany jest wynik. No i już mamy wynik dla naszego obciążenia. I to jest obciążenie. Proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnego ugięcia tego elementu, bo przypadek obciążenia 2 uwzględnia tylko tą siłę, którą tutaj zadaliśmy. Popatrzmy jeszcze raz do naszych układów. I tutaj. Ciężar własny nie jest aktywny w przypadku obciążenia 2, więc go no, w naturalny sposób nie wyginają się te pręty w dół. One tylko się skróciły na skutek tego nacisku, który tutaj się pojawił. Popatrzmy tym jak to wygląda w przypadku naszej, naszej kombinacji pierwszego przypadku. No i tu już widzimy, że elementy się uginają i w, są skró ten węzeł powędrował w, w dół. I przemieszczenie wynosi 0,2. Popatrzmy tutaj na dole, widzimy w dolnym lewym rogu, jakie to są jednostki. Czyli mamy maksymalne przemieszczenie jednak, e, U. E, to jest 0,2 i minimalne U. E, proszę zwrócić uwagę, że to jest podane w module, czyli to jest wartość bezwzględna. <laughs> Tak samo tutaj jeszcze u góry to widzimy, co właśnie liczymy. No to popatrzmy na kolejny przypadek, czyli tam, gdzie już będzie pomnożona ta siła o 1,5, no i tak jak można by się właściwie spodziewać, 0,3, czyli 50% większa, większe przemieszczenie tego węzła. Tak to wygląda w przypadku właśnie zadawania obciążenia siłą skupioną. Oczywiście możemy jeszcze to zobaczyć, co się stanie, gdy tą siłę zwiększymy. W tym wypadku zawsze taka dobra zasada jest wrócić do przypadku, w którym zadawane było dane obciążenie. Możemy następnie kliknąć dwa razy obciążenie, pojawia się ta wartość, no i zobaczmy, może jakby to było pięciokrotnie zwiększe, czyli 50 kg. Potwierdzę, OK. I jeżeli przyłączę się do przypadku, który miałem przed chwilą, to nie mam tu wyników. Dlaczego? No bo program jeszcze tego nie przeliczył. Zatem. Klikam ponownie przeliczenie. Już nie zapisuję modelu, bo wiem, że model jest zapisany, a ta wartość siły, no ona, czy ona tam jest 1,01 czy 0,5 nie ma znaczenia. O, i to jest to, na co trochę miałem nadzieję. Podczas obliczeń wystąpiły błędy i ostrzeżenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli z błędami i ostrzeżeniami. Ok, co to znacza? Że tutaj coś poszło nie tak. Program nadal próbował dokończyć obliczenia i coś mu tam wyszło. Macie sztywność jest osobliwa. Konstrukcja jest niestateczna. Węzeł siatki ES, czyli elementów skończonych, numer 5 względem osi X, przyrost 1. Tak? Czyli e, czy to jest węzeł 5? Tak, to jest węzeł 5, więc tu się zadziało coś złego. Dlaczego? Dlatego, że siła jest za duża. No i prawdopodobnie ten układ się nadmiernie zdeformował, dlatego mamy tą osobliwość. Zatem możemy co zrobić? Możemy zmienić analizę obliczeń, czyli wchodzimy tutaj i pytanie gdzie to przy którym tak, przy kombinacji obciążeń się pojawił ten błąd tutaj na dole widzę, więc przypadek obciążenia jeszcze może sobie poradził, więc wejdźmy do tej. Bo przypadki obciążenia są liniowe, dlatego to liniowe to widać nie było problemu. No i tutaj zobaczmy duże deformacje. Zami zamieńmy metodę obliczenia na duże deformacje i wybierzmy oblicz wszystko. No i program ponownie przeprowadza obliczenie. Tylko że teraz wybraliśmy już inną metodę obliczeń, duże deformacje, która teoretycznie powinna. <laughs> Sobie lepiej poradzić, ale tutaj też widzimy, że jest to samo. Co z tego wynika? Po prostu ta siła jest za duża i ten układ się jakoś w sposób no, nie taki, jaki program by sobie z tym poradził, deformuje. Zatem zmniejszmy to obciążenie. Ja będąc w kombinacji obciążeń dwa razy kliknąłem, to ale program na tyle oczywiście dobrze interpretuje to, że on wie, że siła, bo to jest siła podana z mnożnikiem 1,5, pokazuje mi właściwą wartość. No to zmniejszmy ją sobie do powiedzmy 0,3 kN. OK. No i teraz to jest 30 kg. Puśćmy obliczenia. No, i tutaj też się cała konstrukcja nie policzyła. Zobaczmy, czy gdy zmienimy z dużych deformacji, które teoretycznie powinny dawać lepsze wyniki, czy to coś poprawi. I zrobimy ponownie oblicz wszystko. Czyli, czy analiza drugiego weduktorii, drugiego rzędu przyniesie poprawny efekt. Też nie. No, czyli obciążenie wciąż jest za duże, i wtedy co można zrobić? Albo zmniejszać obciążenie tak, jak ja to robię. Spróbujmy 0,2. Albo zwiększyć sztywność elementów, czyli wybrać inny materiał o większym module janka. Albo zmienić przekrój poprzeczny, czyli zwiększyć go. O i tutaj, już przy 20 kg, czyli 0,2 kN, program. Dał poprawny wynik, to znaczy poprawny w tym sensie, doliczył do końca i wyświetla ten wynik. Więc widzimy, że tak oto możemy prowadzić różnego rodzaju obliczenia i badać zachowanie się naszej konstrukcji. W tym kontekście możemy też oczywiście na przykład zaznaczyć sobie ten węzeł oraz element i linię, bo to są trzy elementy, które zaznaczyłem. Jeżeli teraz najadę. E myszką na, w to miejsce, to tutaj Państwo widzicie, że mogę edytować węzły, linie i pręty, bo mam oraz podpory węzłowe, więc tutaj kilka rzeczy zaznaczyłem za jednym zamachem i naciskając, jeszcze raz, bo się odznaczyłem, jeszcze raz, naciskając klawisz Delete na klawiaturze, usuwam całość, no i zobaczmy, jak się konstrukcja teraz zachowa, gdy ten element został usunięty. W ten sposób możemy e, prowadzić badania modeli numerycznych. <laughs> I badać, co się dzieje, gdy pewne elementy zostaną usunięte albo dodane, zmodyfikowane, i daje nam to deformację. No tutaj jest za duża siła, więc muszę ją znacząco zmniejszyć, no bo układ stracił właśnie jedną nogę, mówiąc kolokwialnie, to trudno mu się dziwić, że już nie wytrzymuje takiego obciążenia. Zmniejszyłem do 20% poprzedniej wartości. Przepraszam. I teraz zobaczymy. Tak, teraz uzyskaliśmy wynik przy dużo mniejszej sile. Proszę zobaczyć, to przemieszczenie jest takie same, jak było poprzednio przy 0,15, czyli przy tym mnożniku. E, więc tak, tak konstrukcja się deformuje. Więc jeżeli chodzi o generowanie obciążeń węzłowych, to by było na tyle. Pokażę jeszcze, mm. tylko w tym celu cofnę się, czyli zrobię CTRL-Z, żeby przywrócić właśnie chyba jedno za dużo. E, zobaczmy. Nie, ciężar własny, popatrzę. Nie, jest siła. Myślałem, że o jeden krok za dużo, już tego obciążenia nie ma. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy na przykład na tym pręcie, tutaj to zmniejsze, żeby, żeby znowu nie mieć problemów z obliczeniem 0,5, czyli taka mała siła, a tutaj na pręcie chciałbym zdefiniować obciążenie prętowe, żeby to jeszcze Państwu pokazać. Zatem wybieram nie obciążenie liniowe, ta druga ikonka, bo obciążenie liniowe dotyczy płyt. Tam, gdzie są linie, możemy płytę przy, przy prętach to nie działa, przynajmniej w piątce nie działało, w szóstym nie testowałem, ale chciałbym zadać tutaj obciążenie prętowe, zatem wybieram trzecią ikonkę dotyczącą obciążenia i gdy ją wybrałem mogę wybrać gdzie bym chciał, żeby ona się znalazła czyli mogę tutaj wrzucić ją też do przypadku obciążeń ciężaru własnego kiedy to by miało na przykład sens, jeżeli ten element byłby w sposób trwały obudowany czymś, co nie ma żadnej nośności, ale generuje jakieś obciążenie? Czyli mogę przerzucić tutaj do przypadku ciężaru własnego, i wtedy w obliczeniach, ono to oczywiście taki stały ciężar powinien występować z odpowiednim współczynnikiem, czyli mnożnikiem 1,35 Najczęściej przynajmniej. I teraz, jaki to jest, jakie to jest obciążenie? Jest to siła. Mamy tutaj dużo, może być to moment, może być to masa, temperatura, zmiana, zmiana temperatury i tak dalej, sprężenie początkowe, ale to bardziej zaawansowane sprawy, więc na razie skupmy się na tej podstawowej sprawie jak siła. I siła może być albo równomierny równomiernie rozłożone obciążenie. Albo może być skupione, skupione kilka razy, skupione zmienne, trapezowe, więc tutaj tych możliwości jest całkiem sporo. Na razie, znowu, wybierzmy najprostszy przypadek i też tak naprawdę ten najczęściej występujący <laughs> czyli równomierny układ współrzędnych, kierunek obciążenia. I teraz kierunek obciążenia mamy tu kilka możliwości. Może być to, i tu mamy bardzo przydatny podgląd, który nam pokazuje przesunę może to okno na bok, no. O, tutaj mamy oś X i tu widzimy ten podgląd, więc y, kierunek obciążenia ZL to będzie zrzutowany na L, tak czyli na długości rzeczywistej. Potem może być na długości rzutowanej to jest ten przypadek obciążenia, ehm. <laughs> czyli to by było takie obciążenie, e, gdzie znamy wartość na długość e, rzutu. Przypadkiem mogłoby być, gdybyśmy tutaj chcieli zebrać sobie obciążenie od śniegu, to to by był taki, taki przypadek, bo śnieg jest podawany w normach jako to, co trafia na, 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 na ziemię. Tak? Na, Podłoże gruntowe w postaci rzutu, a nie rozłożone po długości. Ale może weźmy ten wcześniejszy przypadek. Mogę, można też, oczywiście pionowo to obciążenie stosować, tak, na, na różne sposoby, i też w, e, w, przeci w przeciwnych kierunkach, tak, czyli w, w, w innym, w innym w, w względem innej osi, ale wybierzmy to pionowe. Które jest tutaj, i wartość przyjmijmy. Powiedzmy, <laughs> to jest bardzo krótki odcinek, zatem możemy przyjąć, myślę, 1 kN na metr, powinno być ok. Wybieram, no i muszę wskazać pręt, na którym chciałbym to obciążenie przyłożyć. Potwierdzam OK. No i się to obciążenie pojawiło. Tak ono wygląda. Tu mamy taką możliwość, właśnie poprzez obrócenie, sprawdzenie tej kontroli graficznie, czy to jest to. Wybierzmy na drugim pręcie. Inne obciążenie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, gdybyśmy wybrali na przykład. No przepraszam, nie tutaj, tylko tu. Gdybyśmy wybrali XL, potwierdzam OK i wskażę inny element, potwierdzam znowu OK. I teraz obracając, widzimy, że ona jest położona w osi. Przynajmniej mam nadzieję, że to widać zgodnie z kierunkiem osi X, czyli to jest tak działające obciążenie. Dobrze, mamy te dwa obciążenia, no to przeliczmy całą konstrukcję. Tutaj ten sam problem, za duża wartość. Program wyświetla nam co prawda deformację, ale proszę zwrócić uwagę: deformacja wynosi 233,7 mm. No to wiemy, że to jest zdecydowanie za dużo. Zatem tu musimy sobie to mocno zmniejszyć. Powiedzmy o tak. I tutaj tak samo. Może nie aż tak bardzo. I popatrzmy czy w ten sposób to się policzy. Dlatego właśnie żeby uniknąć takich problemów przy projektowaniu konstrukcji generalnie, niekoniecznie w naszym przypadku, dobre jest wystartowanie z elementów, nawet jeżeli intuicja nam podpowiada, że jakiś element na słup, na rygiel, płatew i tak dalej powinien być z zakresu takiego, mamy tam te oczywiście wytyczne dla stali. Które mówią między jedną dziesiątą a jedną 12 czy około 1,20, w zależności o jakim elemencie mówimy e, rozpiętości ma być wysokość przekroju. Ale lepiej jest w modelu numerycznym zaczynać od wyższej wartości, od większej yy, sztywności elementu, bo łatwiej wtedy tego typu błędy się nie pojawią, a co najwyżej pojawi się bardzo mała deformacja, małe wytężenie elementu, i wtedy można z góry, czyli z bardzo sztywnego elementu, przechodzić na coraz mniej sztywny. No i tu już nie było problemu z obliczeniem, widzimy jak cała konstrukcja się deformuje. Dobrze. Na ten, yy, chyba ten zakres tutaj, dziś, tego odcinka. Yy, mam nadzieję, że wszystko, co takie najważniejsze jest, yy, przedstawiłem. Yy, tutaj może jeszcze ostatnie dwa słowa, na, bo cały czas patrzyłem na deformację. I deformacja, yy, czyli kilka słów o analizie wyników, czy odczytaniu poprawnym, poprawnym odczytaniu wyników. Yy, DEFORMACJA jest bardzo cennym elementem i jeżeli Przeprowadziliśmy obliczenia złożonej konstrukcji, to deformacja nam powie najczęściej, czy model jest dobrze skonstruowany. Jeżeli byśmy mieli takie elementy, które by się na przykład tutaj gdzieś wyginały, i potem były, to ta deformacja by miała jakąś przerwę, by były jakieś takie ostre załamania linii, która wiemy, że musi się w sposób ciągły zdeformować to wiemy, że w modelu są jakieś błędy. Czasami to są tak, że pręty nie są połączone. Optycznie nam się wydaje, że są, a nie są i potem widzimy takie dziwne, koślawe deformacje. <laughs> Dlatego najlepiej po obliczeniach obejrzeć sobie zdeformowany układ. Możemy tutaj zmieniać wartość mnożnika. Ja trochę to przesunę. O, tutaj jest mnożnik deformacji w prawym górnym rogu, jeżeli chcemy, bo czasami program dobiera to sam, zazwyczaj robi to dość dobrze, ale czasami chcielibyśmy popatrzeć na niektóre linie i one są wtedy za bardzo, albo za mało zdeformowane, to możemy tutaj sobie zwiększać się do 50, tak, no 50 to już jest oczywiście trochę przesada, jest to bardzo duża deformacja, ale nadal ona jest sensowna, tak, to znaczy ona jest tak zrobiona, jak my byśmy się tego spodziewali, że tak te elementy się zdeformują i proszę zobaczyć, ten element nie leży w płaszczyźnie, on jest tak trochę pod skosem wygięty, więc to jest, wygląda na to, że jest dobrze, więc tu można zmniejszyć do dwóch, żeby to nie, nie, nie było zbyt duże, i wtedy możemy przejść do oglądania wyników na poszczególnych wartościach, czyli na przykład na siłach. Więc tu z boku mamy pręty i ma, jeżeli to rozwiniemy, mamy odkształcenia siły tutaj. Pierwsze to są odkształcenia lokalne, drugie to są siły. Możemy sobie wyświetlić właśnie siły normalne. No, i tu widzimy, jak ta siła normalna się zmienia dla, na każdym pęcie oraz siły tnące w jednym kierunku oraz w drugim kierunku. tak? Tutaj możemy sobie siły tnące pokazać oraz momenty, które tutaj mogą występować. MT to będą skrę, momenty skręcające, MY to są zginające i MZ tak samo zginające. Widzimy, że one są, są bardzo, bardzo tutaj niewielkie. <laughs> dlatego no, że rozpiętość jest niewielka, momenty są tutaj pokazane w bodajże tak w kilonewtonometrach, więc no, tutaj one będą bardzo bardzo małe i tutaj możemy sobie też więc więc tu dużo nie zobaczymy, tak. By trzeba zmi najlepiej zmienić jednostkę. Co można oczywiście tutaj zrobić w opcjach, jednostki, miejsca dziesiętne, model, wyniki i momenty. I tutaj sobie zmienić z kilonewtonów, z newtonów na na przykład milimetr. To już by było, nie wiem, czy to nie za dużo, może newton na centymetr. Zastosuj. No, nic tu się dużej różnicy nie ma. Newton na milimetr. No tutaj akurat dużych, dużych różnic nie widać. W tych pozostałych momentach też nie za bardzo. No widać są bardzo, bardzo małe te. Albo może kolory są tak niefortunnie dobrane. Jaką mamy jeszcze możliwość przeglądania tych elementów? Poprzez wybranie poszczególnych elementów, czyli zaznaczenie jednego elementu i wtedy możemy sobie wyświetlić ten wynik, tylko ja musiałbym tą ikonkę znaleźć. Na danym elemencie, zaraz nie wiem, czy to jest nie, to są odkształcenia. Wyniki prętów. O, to jest ta ikonka, wykres wyników dla wybranych prętów. I tu już widzimy wtedy trochę bardziej, jak to wygląda. Mamy tutaj, możemy wybrać sobie kilka. kilka parametry, które byśmy chcieli obejrzeć, no to przypomina klasycznie naszą mechanikę budowli, czy mechanikę ogólną. Widzimy jak tutaj nasza deformacja się kształtuje, możemy ją wyłączyć, pokazać sobie właśnie te momenty. Tutaj już widać, że te momenty nie są zerowe, że jakieś one, tylko, znaczy wartość jest bardzo mała, tak, proszę tutaj zobaczyć. Eee, nadal chyba, czyżbym nie zmienił? Tak, ja chyba nie zmieniłem jednak, jeszcze, więc zatem jeszcze raz do <laughs> opcji programu. Jednostki, miejsca ciesiętne, wyniki, wykresy wyników, a momenty węzłów. Tutaj pewnie nie to, bo to jest wygładzenie, i zobaczmy, czy tutaj wtedy to nie jest to. Newton na milimetry zastosuj. Też nie. Elementy prętowe 1D wtedy może <laughs> No, to trudno mi powiedzieć, bo powinno to być to, chyba że on tego na tym wykresie nie zmienia. To nie zmienia, no. <laughs> Jeszcze raz to zamknę, może ponowne otworzenie, ale może po prostu nie te wyniki. Nie, bo nadal zostałem tutaj kilonewtony na metr, więc tu bym musiał zmienić te, te wyniki. W każdym bądź razie, mm, w ten sposób, mm, widocznie, widocznie to nie jest nie w tym miejscu zmieniałem w tych wynikach. Jeszcze raz sobie to sprawdzę, czy tutaj są gdzieś kilonewtonometry. No nie. Wszystkie są na odpowiednio zmienione. Chyba, że w analizie statycznej tam mogą być jeszcze wyniki. Momenty. O! To tu będzie wtedy. Może teraz to się poprawi. Tak. I teraz teraz tutaj no, trochę znowu za dużo. Więc 100 Newton centymetry okej. Okay. Trochę lepiej. O. I teraz widzimy już tutaj te wartości. Na wykresie nam się to też pojawiło. <laughs> ja zaraz będę musiał sobie to cofnąć, ponieważ zazwyczaj z tak moimi siłami nie pracuje. Dobrze. Więc tak to, proszę Państwa, z grubsza wygląda. Możemy te wartości podglądać tutaj. Tak samo oczywiście możemy popatrzeć sobie na reakcję podpór. I wtedy. Zaznaczamy i widać te nasze reakcje podpór. No to warto by sobie zmienić ewentualnie kolor, żeby lepiej to było widać, i też wymiar czcionki, żeby były to bardziej, bardziej czytelne wyniki. Dobrze, proszę Państwa, więc na tym już myślę, że pora zakończyć odcinek. Czyli tak wygląda obciążanie i następnie przegląd wyników na potrzeby właśnie tworzenia takich najprostszych. Modeli. W kolejnym odcinku myślę, że taki będzie. Kilka słów o powierzchniach, tak? Jak, jak korzystać z tych ikonek, które się tutaj znajdują, ale to już w następnym odcinku. Dobrze. Zatem serdecznie dziękuję i do, zapraszam do tego oraz kolejnego odcinka.